Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypojeść. Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy, i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły lecz o północy rozległo się wołanie. Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych. Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc. Panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo pańskie. Przejdź duchu światłości, w duchu pokoju, pokory, męstwa. Przejdź przez Maryję również z darem roztropności, rozsądku, rozeznania dla nas. Przejdź, aby to dzisiejsze słowo, piękne słowo, pełne życia, pełne słodyczy wypełniło nas i uzdolniło do postępowania takiego, który jest postępowaniem ludzi oddanych Bogu Świętych. Św. Adyta Dita Stein. szala Maria, bęlholo chala i Pan Jezus dzisiaj głosi nam przypowieść o pannach mądrych i głupich. Rozsądnych i nierozsądnych. Było ich dziesięć. Jedne wzięły ze sobą lampy i również oliwę, czyli mądre. A niestety głupie panny e, wzięły tylko lampę, nie miały zapasów oliwy. Miały one wszystkie razem wyjść na spotkanie Pana Młodego, który miał się pojawić, w nocy miał przyjść z uczty weselnej. One miały go radośnie przywitać, miały czekać. Oczekiwały więc, ale e, Pan nie przychodził, Pan młody, oblubieniec. Dlatego one z senności, ze zmęczenia, w pewnym momencie wszystkie, nawet... Te roztropne, mądre też zasnęły. Ogarnęła je senność. Nie ma co się dziwić. Jest trud zmęczenia, oczekiwania. Kilka godzin trwać w takim skupieniu jest wyczerpujące. Ale w końcu rozległo się wołanie. To znaczy, ktoś, kto szedł przed Panem młodym, sługa, wołał, aby wyjść na spotkanie Pana młodego. Na pewno ten głos był skierowany do tych panien, do tych dziewic, do tych oblubienic duchowych. Miały więc wstać, opatrzyć swoje lampy i oczekiwać. Już niedługo spotkają się ze swoim Panem, Panem młodym. Więc to wołanie budzi ich serca, ich umysł, ich, nie tylko ich ciała. Budzi ich ze snu gorszego niż ten sen fizyczny, sen duchowy, sen duchowej śmierci. Ten jest najgorszy i może taki sen trwać nawet wieki, na zawsze, nieskończoność. Ten jest najgorszy, dlatego trzeba nam duchowo czuwać. Ciało potrzebuje odpoczynku i nie możemy też tak żyć, żeby nie spać, bo dojdzie do wyczerpania umysłu, mózgu, ciała, różnych narządów ciała i może dojść nawet do śmierci. Potrzebujemy odpoczynku i snu. Oczywiście też nie możemy przesadzać drugą stronę, żeby oddawać się lenistwu i spać tylko, bo wtedy ciało będzie osłabione i... i nie będziemy mogli wykonywać nawet podstawowych czynności, bo ciało będzie, można powiedzieć, też wyczerpane tym tylko odpoczynkiem i snem. Potrzebujemy odpoczynku snu i także konkretnego działania, pracy. Ciało tego potrzebuje. Więc Pan zachęca nas do czuwania, do pracy duchowej. Odpoczynek będzie wieczny. Będzie w niebie. Pan nam ten dar, nagrody wiecznego odpoczynku i szczęścia udzieli. Północ to środek nocy, kiedy jest najmroczniej, kiedy jest najwięcej, też niestety dokonuje się zła, grzechu. Ci, którzy idą na spotkanie Pana, czyli swojego, umiłowanego, czyli Jezusa Chrystusa mają mieć nie tylko lampy. Lampa to oczywiście, tak jak słyszeliśmy podobnie było to w niedzielę, kiedy był tekst mówiący z Ewangelii Niedzielnej o sługach, którzy mają mieć przepasane biodra, zapalone pochodnie i teraz jest podobnie w tym tekście. Trzeba mieć światło wiary Nadziei, miłości, światło ofiarnego życia, światło Ducha Świętego. Takie proste, ale tak powinno być. Światło też i ogień żarliwej modlitwy. To musi być. To jest w lampie oliwa żarliwej modlitwy. Kiedy nie ma żarliwej modlitwy, lampa gaśnie. Jedne z tych niewiast, te pięć nierozsądnych, głupich, nie miały oliwy. To znaczy, modliły się tylko do pewnego stopnia, trochę, ale nie było w tym żaru. Dlatego ich lampy wiary zgasły. Były w ciemności, tamte były w jasności i świetle. Więc powiedziały, poprosiły, nawet prawie, że żądały te Panny głupie, nieroztropne, skierowując swoją prośbę i żądanie do tych mądrych e, kobiet, dziewic. Dajcie nam oliwy, podzielcie się. A to było głupie, nieroztropne. A tamte odpowiedziało roztropnie. Nie. Bo wtedy, kiedy podzielimy się z wami, to i nie tylko e, nam nie wystarczy, wam również nawet. Za mało mamy oliwy, żeby się podzielić, idźcie i kupcie sobie. Zatroszcie się o swoje sprawy. Zatroszcie się o swoje dusze. Tylko, że teraz niestety to już może być za późno. A więc tamte są nieroztropne, złe, rozgniewane, że nie dostały tej oliwy od mądrych, roztropnych, w ciemności, w mroku, w smutku. Te radują się światłem. Światłem wiary, nadziei, miłości, bo modlą się. Bo oczekują, bo te z nią za swoim oblubieńcem są gotowe. Tamte więc idą kupić, i wtedy przychodzi Pan młody, oblubieniec, umiłowany. Te, które są gotowe, czyli mądre, które mają dużo oliwy lampie, są świetliste, przejrzyste, czyste. One wchodzą na ucztę weselną swojego pana, bo pan wprowadza je na gody weselne, na gody baranka, na wiekuiste gody, e, kiedy dzieli się swoją miłością ze wszystkimi, karmi i nasyca swoim szczęściem e, te pięć oprubienic, umiłowanych, tych, które były wierne, te, które były cierpliwe, roztropne. Roztropne. To szczególna cnota chrześcijan, ona powinna w nas być, powinniśmy ją rozwijać, pielęgnować. Roztropność, rozsądek. Nawet w pogańskim Rzymie Rzymianie cenili sobie roztropność, oprócz męstwa, mądrości, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości. To właśnie roztropność. Więc bądźmy jak te panny młode, panny wierne, mądre, roztropnymi. Czyli miejmy dużo oliwy, modlitwę, aby wiara, nadzieja, miłość nieustannie płonęła w naszych sercach, abyśmy czekali na przyjście naszego Pana, jako duchowe córki światłości, jako duchowi synowie światła. Mrok nas nie zaskoczy. Siły ciemności nas nie pokonają. One boją się światła. One boją się tych, którzy w sobie mają światłość Chrystusa. Drzwi zamknięto. Nauczcie są ze swoim Panem wewnątrz, w środku. Ale nadchodzą w końcu te pozostałe Pany. Niestety te głupie zachowały się głupio. jakże niemądre i bezmyślne były puste, grzeszne i niewierne. Przychodzą, proszą, panie, otwórz nam! Panie, panie, otwórz nam! Ale już jest za późno. Te drzwi nigdy nie będą otwarte. Na zawsze są zamknięte dla tych, którzy nie są przygotowani, aby spotkać się ze swoim umiłowanym panem. Te dusze, które nieustannie żyją w grzechu, w ciemności, mroku, nie zasługują, aby pan im otworzył. Nie są przygotowane. Ich szaty są brudne, cuchnące. Poszarpane grzechami i złem. W końcu przyszły, ale nie wiadomo, czy miały oliwę, czy kupiły tą oliwę. Może przyszły z niczym i poszły z niczym. Może drapały w te drzwi z bólu, z rozpaczy, bo spóźniły się. Oglądałem kiedyś taki. Obraz pewnego malarza chrześcijańskiego ukazującego w, jednym, w jednej części tego obrazu panny, które były ze swoim umiłowanym, w środku, na weselu. Tam panowało światło, radość, szczęście, obfitość, centrum, oblubieniec Pan młody, Jezus, Chrystus. A w drugiej części, obraz, kiedy właśnie jest pokazane to, że są drzwi zamknięte i przed tymi drzwiami jest ciemno, jest tak mrocznie i te panny, te pięć z tymi lampionami, ale zgaszonymi, przerażone, smutne i drapiące te drzwi, e, próbujące te drzwi e, jako takim tym drapaniem otworzyć. I przerażający obraz, część obrazu, strząsające, e, czyli przegrane, potępione. Szokujący obraz ogólnie. Z jednej strony to piękno tych umiłowanych, wybranych, a straszny los tych potępionych, odrzuconych z własnej winy i głupoty. Kiedy Pan przyszedł i zobaczył Pan młody Jezus Chrystus. Te swoje umiłowane oblubnice, to powiedział: To wy, znam was, moje umiłowane, chodźcie do środka. A jedynie co zrobił pan, młody, wobec tych nieszczęśliwych, przegranych, smutnych, potępionych, to tylko przez drzwi powiedział: Zaprawdę, powiadam, nie znam was. I wiem, kim jesteście. Ja nie znam córek mroku, ja nie znam, ja nie znam obrubienic grzechu, ciemności i zła. One nie do mnie należą. Idźcie do swojego oblubieńca, do króla ciemności, do szatana, ale nie do mnie, bo ja was nie znam. Ja takich nie znam. Nie znam was. Powiadam wam, nie znam was. Szokujące i straszne słowa, które. Niektórzy ludzie usłyszą od Chrystusa. Nie będą widziały Go e, tak, jak my widzimy, którzy jesteśmy w światłości zanurzeni. Oni przez pryzmat będą widzieli Chrystusa swoich ciemności, swojego grzechu i zła. Dla nich postać Chrystusa będzie przerażająca, gniewna, straszna, bo będą widzieli Chrystusa jako sędziego, sprawiedliwego, który wyda wyrok na tych potępionych wyrok potępienia. Ale ci, którzy będą zanurzeni w światłości, miłości i miłosierdziu, zobaczą swojego umiłowanego oblubieńca i zachwycą się Nim na wieki. bo zawsze Go kochały i doświadczą jeszcze większej radości i szczęścia, zbycia z Nim, w Jego światłości, na Jego uczcie, będą podziwiać Jego piękno. Jego przepiękne oblicze, twarz, Jego oczy, Jego chwalebne rany, i to, że On w dziwny sposób także będzie w nich światłość, w nich, a o nich światłości. Dlatego odbajmy o swoje lampione, miejmy dużo oliwy, modlitwę. A wtedy Pan, kiedy przyjdzie, powie, znam Ciebie. I zaprosi Cię. Na ucztę weselną, wejdziesz tam i ta uczta będzie trwała zawsze. Będziesz gotowy, gotowa. Drzwi przed tobą będą otwarte. Czekaj, czekajmy, ufajmy. Pan młody, umiłowany, oblubieniec przyjdzie. Czy nie słyszycie już wołania? Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie? Tak, słyszymy to wołanie, a więc idźmy, wyjdźmy mu na spotkanie. Z lampionami. Śpiewajmy, radujmy się, Pan nadchodzi. To wołanie już słychać w naszych sercach. Nic tego wołania nie zaburszy.